Ksiądz Janusz Tadeusz Ryglewicz, proboszcz parafii świętego Kazimierza w Grzebowilku. Punkt 689 dzienniczka świętej siostry Faustyny. W pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych, Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobole i Kazimierza Królewicza, którzy się wstawiali za Polskę. W jednej chwili ujrzałam księgę wielką, która jest przed stolicą, i podano mi księgę, abym czytała. Księga ta była napisana krwią, jednak nic nie mogłam w niej przeczytać, tylko imię Jezus. Wtem usłyszałam głos, który powiedział: jeszcze nie przyszła godzina Twoja. I zabrał księgę i usłyszałam te słowa: Ty świadczyć będziesz o nieskończonym miłosierdziu moim. W księdze tej są zapisane dusze, które uwielbiły miłosierdzie moje. Radość mnie ogarnęła, widząc, jak wielka jest dobroć Boga. Te słowa „świadczyć będziesz o nieskończonym miłosierdziu Bożym” stały się inspiracją pomysłu, by w świętym roku Miłosierdzia Bożego powstał ten obraz. Po wielu dniach modlitw i rozmów powstała inicjatywa, by pod przewodnictwem naszego mistrza Bartłomieja zespół ludzi słowa zaczął powoli wcielać w czyn. Był jednak jeden jedyny warunek. To nie ma być zwykły obraz, to ma być inspiracja Bożym miłosierdziem. Jestem Bartłomiej Kurzeja, pochodzę z Nowego Targu, z Podhala. W Warszawie kończyłem Akademię Sztuk Pięknych, studiowałem w Holandii w Balekunsten Akademii, po tym wszystkim Studium Edukacji Narodowej, a wcześniej no to w sławnej szkole Antoniego Kenara w Liceum Plastycznym w Zakopanem. Malowanie obrazu na podstawie widzenia siostry Faustyny, gdzie trzech polskich świętych wyprasza łaski dla Polski, jest bardzo takim dziełem mieszczącym się we współczesnym patriotyzmie, a zarazem pokazanie postaci, przybliżenie postaci siostry Faustyny i jej jakby tej duchowości. Nazywam się Witalij Górski, mam 16 lat, jestem z Ukrainy. Przyjechałem tu do Polski uczyć się. Przyjechałem z małej wsi Pecianiówka, Żytomierski Wuj, obwód Romanowski. Mam dużą rodzinę, mam matkę, tata, brata i siostrę. I wszyscy jesteśmy Polakami i z rodziny ojca i z rodziny matki wszyscy do siódmego pokolenia są Polacy. Przez to zawsze chcieliśmy tu mieć obywatelstwo w Polsce i uczyć się w Polsce. Rodzice tu mieszkają i pracują, uczy się w Lublinie moja siostra też w Polsce, już drugi rok, no i ja. Jesteśmy w Grzebowilku. Od tego się wszystko zaczęło i tu powstaje jeden z trzech obrazów. Święty Kazimierz, patron tutejszej parafii, który wypraszał łaski za Polskę i będzie na obrazie jakby automatycznie
z tego miejsca został wybrany model, który no, posłuży do inspiracji przy obrazie. Zawsze artystyczna zachłanność jest taka, że jak się robi jedną rzecz, to na podstawie tej jednej rzeczy powstają też inne. I na początku miał powstać jeden obraz, który miał tutaj być w kościele w Grzebowilku, po czym rozrosło się to szerzej i jest to no, jak na razie sprawa rozwojowa, bo już są przygotowywane kolejne płótna, na których będą sceny namalowane, chociaż uważam, że to nie będą dokładnie takie same obrazy i w to bym nawet nie szedł, bo każda osoba ma swoją specyfikę i te osoby, które będą pomagać przy tych obrazach, też będą miały możliwość właśnie czegoś powiedzenia. To nie jest moje dzieło, to jest dzieło wspólne i to jest coś takiego no, niesamowitego. Ja jestem tutaj tylko osobą taką spinającą to, co inni umieją i uważam, że każdy wnosząc coś do tego obrazu, a oddając swoją duszę, taką swoje przemyślenia, będzie to bardzo cenna rzecz. Kolega Łukasz, który tutaj służył jako model, jako inspiracja do obrazu, i zdjęcia, które robiliśmy w kościele i nie tylko w kościele, jakby są koniecznością w pracy twórczej i to trzeba zawsze opierać się o naturę. Zawsze obraz trzeba zaczynać od początku, czyli ustanowienia sobie nawet w głowie, jaka to ma być kompozycja. No i teraz będę chciał przejrzeć ten materiał filmowy, zdjęciowy i wybrać z tego może ujęcia, które będą posłużą jako inspiracja do stworzenia dzieła. Nazywam się ksiądz Stanisław Kania, jestem proboszczem parafii świętego Andrzeja Boboli w Rajszewie. Jest to młoda parafia. Rozpoczęło się jej tworzenie w 2007 roku. Od 4 lat trwa budowa kościoła. Projekt namalowania obrazu opartego na wizji świętej Faustyny zapisanej w dzienniczku jest realizowany w roku Bożego Miłosierdzia, a więc obraz będzie uwagę naszą kierował nie tylko na świętego Andrzeja Bobole, patrona Polski, ale również będzie przypominał o Bożym Miłosierdziu, wszak przecież święta Faustyna to sekretarka Bożego Miłosierdzia. Święty Andrzej będzie nam przypominał, że jest przede wszystkim patronem Polski, patronem na trudne czasy. On bardzo o to zabiegał, aby zostać ogłoszonym patronem Polski. Mówił, że Polsce pod jego opieką, jego patronatem nic złego się nie przytrafi. Ten obraz będzie pamiątką roku szczególnego, roku świętego ogłoszonego przez papieża Franciszka. Będzie przypominał nam o nieskończonym Bożym Miłosierdziu, którego każdy z nas, jeżeli tylko się otworzy, to od Boga doświadczyć może.
Nie odwołując się do miłosierdzia Bożego, jesteśmy zdani sami na siebie. Dzięki miłosierdziu Bożemu możemy w swoim życiu dokonywać rzeczy niezwykłych, rzeczy wielkich. Trzeba, by w tym roku miłosierdzia jak najwięcej ludzi poznało i doświadczyło głębi miłosierdzia Bożego. Jednym z trzech wielkich świętych, który modli się za Polskę, jest święty Kazimierz Królewicz, patron naszej parafii. On wraz ze Stanisławem Kostką i Andrzejem Bobolą są patronami modlitwy za naszą ojczyznę. Ojczyznę, która, tak jak cały świat, potrzebuje iskry Bożego miłosierdzia, która zapali płomień wiary, płomień nadziei i płomień miłości w sercach tak wielu ludzi, którzy tego miłosierdzia, tej nadziei i tej miłości tak bardzo potrzebują.